trakcie tego nagrania zajmiemy się kolejnym zadaniem związanym z tachiometrią reakcji. Na podstawie uzyskanych danych będziemy starać się określić, jaki jest wzór empiryczny pewnego węglowodoru. Treść zadania brzmi: w trakcie spalania 1,125 g ciekłego węglowodoru powstało 3,447 g dwutlenku węgla i 1,647 g wody. Wykazano, że masa molowa substratu, który uległ reakcji spalania całkowitego, wynosi 82,6 g na mol. Podaj wzór empiryczny węglowodoru, który brał udział w reakcji. Standardowo zacznijmy od wypisania danych. Wiemy, że mamy 1,125 g węglowodoru. Nie wiemy, jaki to węglowodór. Nie wiemy, ile węgli i wodorów znajduje się w tym związku chemicznym. Więc zapiszę. Masa nieznanego węglowodoru wynosi 1,125 g. Dodatkowo wiemy, jaka jest masa produktów reakcji spalania całkowitego naszego tajemniczego węglowodoru. Masa dwutlenku węgla wynosi 3,447 g, a masa wody to 1,647 g. Szukamy wzoru empirycznego węglowodoru. Chcemy wiedzieć, ile mamy węgli i wodorów w takim związku CX, HY. Dodatkowo, zobacz, tutaj mamy pewną podpowiedź. Wiemy, że do reakcji wzięto ciekły węglowodór, a co za tym idzie? Możemy założyć, że w naszej cząsteczce znajduje się od 5 do 16 atomów węgla. Tylko węglowodory z tyloma węglami mają ciekły stan skupienia. Gdyby w zadaniu powiedziano nam, że węglowodór ma gazowy stan skupienia, wtedy wiedzielibyśmy, że musi mieć on od 1 do 4 atomów węgla w swojej jednej cząsteczce. A gdyby powiedziano nam, że mamy do czynienia ze stałym węglowodorem, wtedy na pewno byłoby w nim powyżej 16 atomów węgla. Zapiszmy, jak przebiega nasza reakcja. Ciekły węglowodór ulega reakcji spalania. Spalanie węglowodorów dokonuje się za pomocą tlenu. Tlen ma stan gazowy, występuje w postaci cząsteczkowej. W wyniku spalania całkowitego powstaje dwutlenek węgla i woda. Gdybyśmy mieli do czynienia z półspalaniem, w trakcie reakcji powstałaby woda, tak jak tutaj, i tlenek węgla 2, czyli czad. Jeśli zachodziłoby spalanie niecałkowite, wtedy powstałby węgiel, sadza i woda. To, z jakim rodzajem spalania mamy do czynienia, zależy od ilości tlenu, jaka zostanie użyta w reakcji. My w tej reakcji użyliśmy na tyle dużo tlenu, by zaszło spalanie całkowite. W tej chwili nie jesteśmy w stanie uzgodnić współczynników stechiometrycznych równania reakcji. Nie wiemy, ile atomów węgla i atomów wodoru mamy po lewej stronie równania. Znamy jednak masę tego węglowodoru, która wynosi 1,125 g. Dodatkowo znamy również jego masę molową, która wynosi 82,6 g na mol. Wiemy także, że powstaje 3,044 g dwutlenku węgla i 1,647 g wody. Z takiej masy węglowodoru powstaje konkretna masa dwutlenku węgla i znana nam masa wody. Jest to bardzo istotna informacja. Jeśli dowiemy się, ile moli poszczególnych atomów mamy po stronie produktów, wtedy będziemy wiedzieć z prawa zachowania masy, że tyle samo moli atomów musieliśmy mieć po stronie substratów. I na tej podstawie, na podstawie tej wiedzy będziemy dążyć do określenia wzoru empirycznego naszego węglowodoru. Zacznijmy od określenia, ile moli węgla znajduje się w powstałym dwutlenku węgla. Określmy masę molową dwutlenku węgla. Najpierw odczytujemy masy atomowe poszczególnych komponentów z układu okresowego pierwiastków, a później wystarczy, byśmy pamiętali, że liczbowo ich masa molowa jest taka sama jak masa atomowa, tyle tylko, że jednostką jest gram na mol. Masa atomowa węgla wynosi 12 daltonów, a masa atomowa tlenu 16 daltonów. Zatem masa molowa dwutlenku węgla równa jest masie molowej węgla dodać 2 razy masa molowa tlenu. Co wynosi 12 plus 2 razy 16, czyli 44 g na mol. Wiemy, że w wyniku zajścia reakcji powstało 3,447 g dwutlenku węgla. Skoro 44 g dwutlenku węgla to 1 mol dwutlenku węgla, to 3,447 g dwutlenku węgla stanowi jakieś z moli dwutlenku węgla.
Obliczmy nasze z. Z równe jest 3,447 g dwutlenku węgla razy 1 mol dwutlenku węgla dzielone na 44 g dwutlenku węgla. Sięgnijmy po kalkulator i obliczmy, że nasze z wynosi 0,078 mol dwutlenku węgla. Dokładniej 0,07834. Kiedy przeanalizujemy wzór stechiometryczny dwutlenku węgla, widzimy, że w jednym molu cząsteczek dwutlenku węgla znajduje się 1 mol atomów węgla. Więc w 0,07834 mola tlenku węgla 4 znajduje się tyle samo moli atomów węgla, czyli 0,07834 mole atomów węgla. Teraz obliczmy, z iloma molami wodoru mamy do czynienia w wodzie, która jest kolejnym produktem reakcji. Zróbmy dokładnie to samo, co w przypadku dwutlenku węgla. Najpierw określmy, ile moli wody powstało. Masa molowa cząsteczki wody wynosi masa molowa wodoru mnożona razy 2 dodać masa molowa tlenu. Masa molowa wodoru wynosi 1 g na mol, więc mamy 2 razy 1 g na mol dodać 16 g na mol, co daje nam 18 g na mol. 1 mol wody ma masę 18 g. W wyniku reakcji powstało 1,647 g wody, co stanowi jakieś A moli wody. A równe jest 1,647 razy 1 dzielone na 18. Sięgnijmy po kalkulator i wyliczmy sobie, jaka to będzie liczba. Więc 1,647 dzielone na 18 daje nam 0,0915 mol wody. Mamy 0,0915 moli wody, a w każdym jednym molu cząsteczek wody znajduje się 2 mole atomów wodoru. Więc kiedy pomnożymy 0,0915 razy 2, będziemy wiedzieć, ile moli atomów wodoru powstało w wyniku tej reakcji. A co za tym idzie? Ile moli atomów wodoru musiało być wzięte do reakcji? Wychodzi z tego, że w naszym układzie badawczym mamy 0,1830 moli atomów wodoru. Podsumujmy, co wiemy w tym momencie. W wyniku reakcji spalania węglowodoru powstało 0,183 mole atomów wodoru i 0,07834 mole atomów węgla. Czyli w 1,125 g ciekłego węglowodoru właśnie tyle moli tych atomów się znajduje. Zobacz, tutaj substratem jest jeszcze tlen, ale on przecież nie ma ani odrobiny węgla i wodoru w sobie. Zatem cały węgiel i wodór, jaki powstał po zajściu tej reakcji chemicznej, pochodzi z węglowodoru, którego wzoru empirycznego poszukujemy. Więc w tym węglowodorze stosunek węgla do wodoru wynosi 0,0784 do 0,1830. Podzielmy obie te wartości przez mniejszą liczbę. Otrzymamy, że stosunek wodoru do węgla wynosi 2,336 mola wodoru na każdy 1 mol węgla. Wychodzi na to, że wzór empiryczny poszukiwanego węglowodoru, który uległ całkowitemu spaleniu, ma postać C H2,334. Jednak musisz wiedzieć, że nie możemy mieć żadnych ułamków we wzorach. Dlatego też musimy doprowadzić postać naszego wzoru empirycznego do jakiejś realnej wartości. Może najpierw pomnóżmy ilość moli węgla i wodoru razy 2. W ten sposób otrzymamy C2H4,672. No nie do końca jest to wartość, z jakiej byłabym zadowolona. Może spróbujmy pomnożyć w takim razie wszystko we wzorze wyjściowym trójkrotnie. Otrzymujemy w ten sposób C3H7,008. No i na tym bym poprzestała. 7,008 bez wielkiego błędu możemy przybliżyć do 7. Toteż poszukiwany wzór empiryczny węglowodoru ma postać C3H7.
Rozwiązaliśmy zadanie. Wiemy, jaki jest wzór empiryczny węglowodoru. Jednak pamiętaj, że wzór empiryczny, nazywany też elementarnym, podaje jedynie ilościowy stosunek atomów danego rodzaju w związku wyrażony najmniejszymi liczbami całkowitymi. Zatem ciężko nam w tym momencie powiedzieć, z jakim dokładnie węglowodorem mamy do czynienia. Proponuję zatem, aby pomimo tego, że nie jest to już częścią rozwiązania postawionego nam problemu w treści zadania, poszukać odpowiedzi na to, jaki jest wzór rzeczywisty spalonego węglowodoru. Przypomnę, że do reakcji zużyliśmy 1,125 g węglowodoru o masie molowej 82,6 g na mol. Skoro w takiej ilości, w takiej masie węglowodoru mamy 0,183 mola wodoru i 0,07834 mola węgla, to zastanówmy się, ile moli tych atomów będziemy mieć w jednym molu badanego związku, czyli w 82,6 g węglowodoru. Aby rozwiązać taki problem, wystarczy stworzyć dwie proporcje. Pierwsza będzie dotyczyć wodoru. W 1,125 g węglowodoru znajduje się 0,183 mola wodoru. Zatem w 82,6 g węglowodoru byłoby y moli atomów wodoru. Aby obliczyć y, należy pomnożyć masę molową węglowodoru razy ilość moli wodoru i podzielić przez masę węglowodoru, którą wzięliśmy do reakcji spalania całkowitego. Jednostkę gram możemy sobie skrócić, a do obliczenia wartości y posłużę się kalkulatorem. Y w przybliżeniu wynosi 13,44 mola wodoru. Tak samo postąpimy w przypadku węgla. W 1,125 g związku znajduje się 0,07834 mola węgla. Zatem w 82,6 g związku będzie jakieś x moli węgla. Po obliczeniach wychodzi nam, że x wynosi 5,752 mola węgla. W momencie, kiedy wychodzą nam liczby niecałkowite, powinniśmy je zaokrąglić w górę. To tak samo, jakbyś kupował czekoladę dla 14 osób, a jedna z tych osób powiedziałaby tobie, że chce tylko 1/3 tabliczki czekolady. I tak musisz kupić 14 czekolad, ponieważ w żadnym sklepie nie dostaniesz 1/3 czekolady. Zatem wzór rzeczywisty analizowanego związku CXHY to C6, bo x wynosił 5,752 i zaokrągliłam tą liczbę do 6, i H14, bo Y, który wynosił 13,44, zaokrągliłam do 14. Wzór rzeczywisty węglowodoru, który uległ spalaniu w naszej reakcji, to C6H14. Zobacz, ten węglowodor ma 6 węgli. Zatem zgodnie z treścią zadania jest on węglowodorem o ciekłym stanie skupienia. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z alkanem, a dokładniej z heksanem. O związkach organicznych jeszcze sobie opowiemy w przyszłości, ale alkany są grupą węglowodorów o ogólnym wzorze CnH2n+2. Sprawdź sobie, czy nasz związek to oby na pewno alkan.